Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem.b. Witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy film. A dzisiaj będzie to haul z siaty. Tutaj mam siatkę z Hebe, ale będzie to haul właśnie z Hebe oraz z Rossmana, bo byłam w tych dwóch drogeriach, bo niestety nie wszystko mogę dostać w jednej. Także siłą rzeczy musiałam odwiedzić dwie. No co za tym idzie, niestety rachunek jest dwa razy wyższy. Ja myślę, że jakbym była tylko w jednej, to bym wydała połowę mniej pieniędzy, no ale cóż, takie życie. Natomiast mam nie tylko kosmetyki, także może to Was zainteresuje. Także jeżeli chcecie haul z Hebe i z Rossmana, to zapraszam do oglądania. I już tutaj tę moją ogromną siatę zaczynam opróżniać. Także ja sobie ją tutaj postawię i otworzę. I widzę, że na wierzchu są rzeczy z Rossmana. Także zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest herbata i to jest herbata dla mojego męża notabene. Ja za tą herbatą nie przepadam, ale on ją bardzo lubi, to jest Dilmah Lychee i zazwyczaj my ją kupujemy w zwykłym sklepie spożywczym, na przykład w Auchanie, ale teraz akurat byliśmy w Rossmanie i też była, a ceny są chyba wszędzie takie same. W związku z tym wzięliśmy, bo nam się w domu zaczęła kończyć. Także herbatka dla męża, a teraz herbatka dla mnie. Ja bardzo lubię taką, to jest green tea i to jest opuncja. Piję ją na zmianę z herbatami Liptona. Z Liptona lubię te torebki, piramidki cytrynowe albo cytrusowe. Natomiast tutaj właśnie opuncję bardzo lubię, także gorąco polecam. I ja sobie zmieniam właśnie, ale taką zieloną herbatkę polecam. Także ja również na co dzień kupuję w Auchanie, ale teraz, że byliśmy w Rossmanie, no to jest. Tak, patrzę, czy jeszcze coś tu jest z Rossmana. Tak, jeszcze mam kilka rzeczy z Rossmana. Tutaj coś, co zostało wymuszone przez ocieplenie, a mianowicie skarpetki, bo jakoś tak wyzbyłam się przez zimę wszystkich stopek, gdzieś mi poginały. Natomiast już teraz na bawełniane skarpetki do Adidasów jest mi za ciepło, a z gołymi nogami jeszcze, żeby chodzić, jest za zimno. W związku z tym tutaj jest Merlin. Nigdy nie miałam skarpetek z tej firmy, zawsze jakieś takie no name. Natomiast ja z takimi skarpetkami mam taki problem, że bardzo gniotą mnie te gumki i nawet wczoraj jak się rozbierałam, to po prostu od tej gumki miałam takie odgniecenie, że miałam tak spuchniętą nogę, że po prostu masakra. I później przez dobrych kilka godzin to odgniecenie mi zostaje. Nawet kiedyś doszło do tego, że na przykład po południu się przebierałam i ubierałam rajstopy do sukienki i przez rajstopy do sukienki założone było widać odgniecenie na kostce, które miałam po takich zwykłych skarpetkach przez cały dzień spowodowane. A tutaj, dlaczego ja o tym mówię? Bo tutaj zauważyłam, że jest jakaś taka linia no stress i mam nadzieję, że one będą z taką delikatną gumką albo czymś, co nie ciśnie w ogóle. Zobaczymy, jestem ciekawa. Tutaj no tanie nie były, ponieważ ponad 7 zł kosztuje jedno opakowanie i w opakowaniu są dwie pary. Wziąłem sobie jedne czarne i dwie takie beżowe pary. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak, pisze nieuciskający ściągacz i bezpalcowe. To też jest fajne, że bezpalcowe, chociaż no ja zawsze noszę to do pełnych butów, natomiast czasami te przeszycia na palcach są takie szerokie, że nawet jak mam założone zwykłe baleriny, to to przeszycie mi wystaje. No i to mało estetycznie wygląda, także mam nadzieję, że się sprawdzą. Tak, i czy jeszcze coś tu mamy z Rossmana? Tak, jeszcze jedna rzecz z Rossmana, a mianowicie żel po opalaniu, łagodząco chłodzący, SOS dla skóry i 10% depantenol. Nigdy nie miałam tego kosmetyku konkretnie, bo to jest Daxsan, tak? Daxsan. Jakaś taka nowość. Natomiast ja lubię tego typu kosmetyki po opalaniu właśnie, ponieważ fajnie skórę chłodzą, łagodzą i tak dalej, na podrażnioną skórę. No a że zaczyna się robić ładnie, no to, to taki kosmetyk, ponieważ
zaczynam chodzić, opalać się na solarium. Ja wiem, że solarium jest niezdrowe, ale uważam, że wszystko jest dla ludzi i że od czasu do czasu można. Natomiast w tym roku tym bardziej chciałam się opalić ładnie, szybko i tak dalej z powodu zbliżającego się wesela. No i żeby po tym solarium jakoś tą skórę złagodzić, to właśnie zdecydowałam się na taki żel. Zobaczymy, jak to będzie. A jeśli chodzi o solarium, to jak ze wszystkiego trzeba korzystać rozważnie. Natomiast ja do białej sukni nie wyobrażam sobie użyć samoopalacza, który zostawia gdzieś plamy, albo który na ubraniu może zostawić ślady, albo właśnie jakichś takich balsamów brązujących, które potem mogą się na białym odcisnąć, ponieważ no wiecie, biała suknia ślubna, no to sorry. Tak samo to dyskwalifikuje dla mnie opalanie natreskowe, bo też ten produkt, który jest rozpylany przy opalaniu natreskowym, może nam potem brudzić ubrania. W związku z tym też nie wyobrażam sobie, żeby potem mieć jakieś zacieki na sukni ślubnej. No dlatego doszłam do wniosku, że solarium, które może nie jest zdrowe, ale jak się rozważnie korzysta i nie za często, to wszystko jest dla ludzi. Co my tu dalej mamy? A, i teraz już mamy zakupy z HEBE. I zacznę od największego i najdroższego produktu, który kupiłam, dlatego że to jest rzecz, po którą ja głównie chodzę do HEBE. I czasami można to dostać w sklepach fryzjerskich, ale generalnie w innych drogeriach tego nie ma, a mianowicie jest to szampon. Mój ukochany, ulubiony, najlepszy na świecie, Vella Professional Brilliance. I to jest szampon do włosów farbowanych. To już jest, nie wiem, moja 15 butelka, nie mam pojęcia, ale już od kilku dobrych lat używam tego szamponu i jest on najlepszy do włosów farbowanych, nie zmywa farby, bardzo ładnie pachnie, dobrze te włosy oczyszcza i jest bardzo wydajny i nie przesusza moich i tak już suchych włosów, także to jest dla mnie najlepsza rzecz na świecie i nie jest to to samo, co jest dostępne w takich bardziej kwadratowych butelkach i co jest w Rossmanie i też niby jest Vella i też są butelki czerwone, ale tutaj są jakieś kolorowe napisy. Nie, to nie jest to samo i niestety ten szampon jest bardzo drogi, ponieważ kosztuje ta butelka, to jest litr i kosztuje 64,99. Natomiast to mi wystarczało na ponad pół roku, może nawet rok. Najczęściej kupowałam go z mamą na pół, natomiast teraz akurat moja mama stwierdziła, że jeszcze ma. Więc kupiłam sobie. Małe butelki są, bo są 250 ml. Jeżeli chcecie przetestować, to można, ale tak na dłuższą metę się nie opłaca, ponieważ te 250 ml kosztuje chyba około 30 zł. Więc tak jakby 1/4 tej pojemności, a cena tylko połowę, więc to się bardziej opłaca. Tutaj w salonach fryzjerskich mają dozownik do tego, pompkę. Natomiast ja sobie to, ponieważ tutaj no niewygodnie się z tego wylewa na rękę, ja sobie to przelewam do takiej małej butelki z pompką, którą mam pod prysznicem, a to zawsze jest gdzieś schowane w szafce. To jest bardzo gęsty szampon i tak naprawdę ja na moje mycie to używam może 4 pompeczki, takie malutkie, wielkości orzecha laskowego, także naprawdę jest wydajny, fajnie się pieni. No i tak jak mówię, do włosów farbowanych to jest najlepszy na świecie i też nie przesusza skóry głowy, ponieważ ja kiedyś przez używanie złych szamponów miałam taki problem, że pojawiał mi się łupież, ale nie był on spowodowany na przykład jakimiś grzybami, drożdżakami i tak dalej, tylko był właśnie spowodowany przesuszoną skórą głowy. Także dzięki temu udało mi się go pozbyć, a właśnie takie szampony przeciwłupieżowe, które jeszcze wysuszają, pogarszały tylko sytuację. Także dzięki temu mogę na przykład nie używać Nizoralów, Head & Shouldersów i innych takich rzeczy. No. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze 3 rzeczy, ale pozostając dalej w temacie włosowym. Lakier do włosów, czarny Taft, nic odkrywczego, to jest must have u mnie. Ja sobie tylko zmieniam tutaj, akurat jest czerwony, z czerwonymi napisami, bardzo często jakiś taki fioletowy. No po prostu co mi wpadnie w ręce, tylko musi to być strong, czyli piątka. No zazwyczaj czarne wybieram, one fajnie pachną, super trzymają, czego chcieć więcej, także... akurat była promocja w HEBE, bo chyba było po 9 zł, także jak jest promocja, to ja się wtedy zaopatruję. Tutaj Wilkinson, maszynka jednorazówka, tak awaryjnie. Ja używam maszynek na zmianę z depilatorem, po prostu raz jedno, raz drugie, w zależności od tego, ile mam czasu i jak bardzo się cieszę.
No i ostatnia rzecz to tusz do rzęs Colossal Volume Express wersja wodoodporna. Nigdy nie miałam tego tuszu, ale ponieważ ostatnio przeprowadzam jakieś eksperymenty w temacie makijażu ślubnego, własnego, dlatego że wymyśliłam, że będę się malować sama, no i robię sobie tam jakieś próby, eksperymenty, no i też oglądam różne poradniki w internecie, wiadomo, żeby się dowiedzieć co i jak. Bazy, fiksery, te tematy już mam ogarnięte, natomiast doszłam do wniosku, że może jednak warto, żeby tusz był wodoodporny w razie jakichś wzruszeń, prawda, żeby mi tutaj wszystko nie spłynęło i nie było czarnych stróżek. I Karolina Ziętek polecała właśnie ten tusz, także zobaczę, spróbuję. Ciekawa jestem, bo ja używałam kiedyś zwykłego Colossala. O, ma taką szczoteczkę jak zwykły Colossal, także spoko, bo ta szczoteczka jest całkiem fajna, chociaż ja jestem miłośniczką silikonowych szczoteczek, ale ta tradycyjna z Colossala też mi pasuje. Parę razy używałam tego Colossala takiego z panterką, on miał taką cienką, półokrągłą szczoteczkę. W sumie z tych Colossali to nie lubię tych silikonowych szczoteczek u nich, czyli ten taki koralowy Colossal miał silikonową szczoteczkę i to nie było fajne, chyba One by One to się nazywało, czy jakoś tak. To nie było za dobre. Natomiast ten jestem bardzo ciekawa, czy będzie wodoodporny, także chyba zrobię mu też jakiś test pod prysznicem. Zobaczymy, jak się spisze. I oczywiście dam Wam znać, co i jak. I jeśli chodzi o moje zakupy, to torba już jest pusta. Także to wszystko, co udało mi się dzisiaj upolować w Hebe i w Rossmanie. Mam nadzieję, że taki haul zakupowy z siatki Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!